Jedziemy. Małe marzenia się spełniają. No cóż, tak bywa. Tyle lat mi to zajęło. Czy ja już to... Chyba 2016 roku jestem na YouTubie. Już mam prawie 1000 filmów. Panie mechaniku, ja w wagonie siedzę w Wars. Nie mamy takiego wagonu, panie Olu. Niestety. Prosimy na przyszłość o nie wsiadanie w biegu. Maszynista może wszystko. No, chyba najwidoczniej. Są trzy wagony pierwszej klasy, ale bardzo nie ma. Dobra, teraz tylko czekaj, aż te wszystkie 12 wagonów wyjadą za ten rozjazd, nie? Żeby można było przyspieszyć. Ja też tak kiedyś zrobiłem, całe szczęście żaden konduktor mnie na tym nie złapał, bo na jest kontroli biletów nie było. Ono był krótki odcinek, tam 26 minut jazdy na Intercity. Jechałem sobie pociągiem i jechały dwa pociągi koło siebie. Z mojej stacji do innej stacji i tak jechały jeden jechał 2 minuty szybciej, drugi 2 minuty później. I co ja zrobiłem, to w tym całym pośpiechu, bo akurat tak... Wbiegłem na stacji, można powiedzieć, na styk. Bo się wszystko poopóźniało u mnie w mieście. I wsiadłem ja do tego pociągu, co miałem. No dojechałem tam, gdzie chciałem, a nie tym pociągiem. Jak się potem okazało. No cóż, czasem i tak. Koncertowy 07. Panie Olu, tak, z grubsza pouczę tutaj jako najmod. Trzy emotikony na jedną wiadomość. Żeby nie było, bo najmod lubi dawać time, wiesz? Są dwie wersje. Pierwsza to podróż na tym bilecie, druga wysiadła na następnej. Ustawianie kawała mechanikowi w zarezerwowanym wagonie w Ars. Też można. Tak, tylko trzy na wiadomość. Taki jest Nint. A Ninebot bardzo drastycznie się na to patrzy. Oczywiście nie tyczy to wiadomości donate'owej, nie? No wszystko wolno. Ale na czacie Ninebot pilnuje. No właśnie, Ninebot pilnuje dobrze. Jaką miał relację? Łączę do Warszawy Wschodniej jechał. Któryś.
zatrzymujemy, bo tu 60 ma być. A nie z Poznania Głównego do Warszawy? Raczej z Poznania Głównego do Warszawy. Już, no kurczę, no. Przełączyć nie mogłem. Pomiędzy ekranami. Luzuj, pan luzuj. Jak się niedobrego wydarzyło. Wyjeżdżamy z tego ograniczenia, zanim ja się i tak rozpędzę do tych tam 60, to wszystkie wagony wyjadą. A teraz jest jeszcze jedno dobre pytanie. Porad się musiał SHP zaświecić, jak ktoś chciałem przeczytać. Na koniec zostajemy wagony na bocznicy i sami zjeżdżamy na tor postojowy. Dobrze, czy już wszystko wiem? Dodaj na tym czasie, nam dzisiaj ucichło. Coś się niedobrego wydarzyło, a nikt nic nie pisze. Wszyscy się skupili na oglądaniu. I na tym, jakie ja tu pewnie błędy popełnię. Następny nas duje oczywiście.
nie szczegółach, na pewno. To wszystko? Po kabinie masz. Podane, wiem. Ale musiałem zawalić. Podane, podane, świeci się. A zaraz i tak będzie ograniczenie do 50 na godzinę. Aż nadmiarówki musiał wyrzucić. Ale od tego one są, żeby chronić przed przeciążeniem prądu, nie? No widać chociaż, że działają. Tryb nocny się włączył. Nie wierzę. To jest z automatu przełączane na tryb nocny? Ale fajnie. Nie wiedziałem, że jest coś takiego w maszynie. Nic się nie da zrobić na tym tableciku, nawet teraz jakbym chciał to przełączyć z powrotem. Się nie da. Ciekawe w każdym razie. Dobra, wyjeżdżamy. I tu już mamy 120 na spokojnie. Więc niczym się nie trzeba martwić. Oprócz tymi napięciami. Jeszcze jest misja dla rzeczy podobnego do elektrowni. Ale to jest na elektryczne te pociągi pasażerskie, czy spalinowe? Chyba to elektryczne by były. Ten elfik, co tam jechał, nie? Ja. Tamten tam jechał do Włodowic i tam co zawracał. Zamówiliśmy, w którą stronę będzie jechał. To właśnie jechał za rzecz. Awaria pociągu? Dobrze. Ale to tutaj, a nie do Włodowic, ja? A nie wiem. Ej, wiem, że nóż wjazdowy jest, na co ona stoi. I wjedziemy tutaj na pewno z 10-minutowym opóźnieniem linii. Na tą stację, nie? Że awaria, panie Simon. Dobra, skoro nastój, to trzeba hamować. Jednak nie jest nastój. Awaria hamuje. Hamujec. Zamiast hamulec to hamujec.
Znowu jest widziałem. Ja ostatnio posterunek o gałęźnej, której mieliśmy tam, gdzie było SIR. To jest i ostatni. Dobra, to tam pisać nie umiesz. Misja osobowa język rodzicka zachodniego, tak? No fajnie. Najgorsza robota dla kierowniczu. Radiostop, ojej. U mnie nie działa. Jesteśmy na stacji. Spotify Premium możesz odciąć się od cywilizacji. Ej, co to coś się wydarzyło? Cię wjechali wszystkimi wagonami? A nie, podciągamy jeszcze. A na iście wagonów proszę i w każdym. Muszę wyciągnąć w sumie 80. Analizny pracowniczą do elektro. 10 osób jeszcze. Panie Simon. Pan to normalnie pisze scenariusze. Dobra, teraz czekamy, aż pasażerowie wysiądą. Zostajemy na prawym świetle manewrowym, jeszcze 20 sekund musimy poczekać. Mieliśmy opóźnienie tylko jakieś, nie wiem, 12 minut. Misja 9. Mamy kursy wahadłowe na drodze A za rzeczy dolne. Nie od kierownika odjazd. To już manewry są. Uznajmy, że mamy zadowolenie na manewr do 40 km na godzinę. Żeby już dzisiaj po prostu nie przedłużać. Że nie zadał 250. Normalnie jakiś czarny scenariusz. Myślę, że z jakimś samochodem, ale z innym pociągiem. Nie wiem, byłem raz przy takiej sytuacji i tam coś tam jakiś tam z tyłu stanął na ostatnim wagonie i coś tam gadał do tego maszynicy. Najlepsze jest wprawdzie misja towarowa SET-42 w Brawinowie Brana z trudnym podjazdem do Zarzecza Dolnego. Nie wiem, jakoś tymi towarowymi tam jakoś nie podchodzi jazda.
Jakieś pasażerskie, dużo jej się dzieje, ciągle trzeba hamować. Ale towary to ani nawet dobrze nie hamują, ani nic. Dobra, jedziemy pod samą tarczę. No może i nie. Dobra, podciągnijmy jeszcze trochę jednak. Dobra, starczy. Mam to spróbować, czy się uda wjechać, aż to ci ciężko. Dobra, hamujemy wagony. Rozłączamy. Odjeżdżamy kawałek do przodu. I stajemy na 1800 ton na haku. No to rzeczywiście jest wyzwanie, dobra. My tu zostajemy, nigdzie więcej się nie ruszam. Sprężarka, przetwornica, wyłącznik szybki, pantograf. Niestety hamulca ręcznego nie mogę go zaciągnąć. Wyłączamy baterię. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy najwątły odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć. Pa, pa.